Godzina już późna. Razem z naszymi widzami zastanawiamy się, co ciekawego dzieje się w tej chwili w Jażdżówkach, gdzie króluje oczywiście klasa 4 TS. Przenosimy się ponownie do Jażdżówek, gdzie oczywiście króluje klasa 4 TS na parkiecie. To w ogóle nie podlega żadnym wątpliwościom. Impreza powoli zbiega ku końcowi. Mamy kilka minut po 3 rano. Proszę teraz o wypowiedź dwie osoby niezwiązane z klasy 4 TS, ale uczestniczące w imprezie. Proszę podsumować imprezę. Więc generalnie ja jestem osobą towarzyszącą tego oto pana. Studniówka podoba mi się bardzo. Najbardziej podoba mi się fakt, że na tej studniówce obecny był pan Sławomir Maciejewski, mój sąsiad, ulubiony nauczyciel generalnie, z którym przebawiłam się przez połowę studniówki. Super, że był. Dziękuję bardzo. A teraz koleżanka Semila również podsumuje naszą świetną imprezę. Koleżanka jest nieśmiała, ale na pewno się rozluźni. Proszę bardzo. Kilka naprawdę prostych słów, proszę. Jak pani się podoba? Nie. Koleżanka niestety bardzo nieśmiała, a więc poprosimy o zabranie głosu klasowego metala szatana Popka. Popku, jak tam leci impreza? No bardzo fajnie, nie ma sił już, jak widać wszyscy się bawią, no i to wszystko, no ciężko powiedzieć teraz. Teraz kolega, dobry chłopak Dudzic Adrian, który potrafi sam zrobić kupę, to już wszyscy o tym wiedzą. Prosimy o zabranie głosu. No jak na razie impreza jeszcze trwa, ale póki co jest godzina 3, jeszcze godzinę musimy tu dotrwać, ale impreza zostaje po prostu, no dziękuję. A więc wszyscy mniej więcej podsumowali naszą studniówkę. Tutaj kolega jeszcze może coś dopowie. Ale co mam powiedzieć? Ogólnie studniówka jak się podobała? Zajebiście. Wszystko w porządku, dobiega końca, jest ok. Stringi się trzymają, nie najważniejsze. U mnie buty też. Buty są też bardzo dopasowane, mamy od 4 lat, myślę, jest że, gites. Myślę, że za, jest okay. Za mało trochę czasu. No za mało czasu, ja bym się jeszcze pobawił, nie wiem, do 10 rana. Ja też. Żeby jeszcze było jedzenie, muzyka i kamerzysta nasz wspaniały.